Jakże nie kochać całej ziemi szerokiej, nad którą na każdym obłoku, w każdej jaskółki locie rodzi się słodkie wytchnienie. I gdzie każdy głuk, każda dzika róża obsiewa wierszami miedze potoki wzgórza. Gmina Markuszów to kraina Jana Pocka. Jedyna na świecie kraina, w której poezja opisuje urodę otaczającego nas świata. Zabytki opowiadają niezwykłe historie, wyjątkowe miejsca zdradzają podróżnikom swe tajemnice, a uroki natury koją ducha. Gmina Markuszów to ciekawe zabytki i burzliwa historia sięgająca początków XIV wieku. Historia związana z potężnym rodem Firlejów, a później z samym królem Janem III Sobieskim, właścicielem Markuszowa i okolic. To wielokulturowe miejsce, gdzie wspólnie razem żyli Polacy, Żydzi i Tatarzy. Markuszów jest jedną z najciekawszych gmin powiatu puławskiego. Obejmuje swym zasięgiem 10 sołectw, w których zamieszkuje około 3000 mieszkańców. Sąsiaduje z gminą Nałęczów, Garbów, Kurów i Abramów. Doskonałe połączenie komunikacyjne umożliwia szybki dojazd drogą międzynarodową nr 17 i nowo budowaną drogą ekspresową S-17. Gmina znajduje się w odległości 25 km od Lublina i 140 km od Warszawy. Posiada bardzo dobre warunki do organizowania całorocznej agroturystyki i turystyki weekendowej, rowerowej i pieszej. Markuszów przyciąga nieskażonym środowiskiem, bliskością Nałęczowa oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Jest doskonałym miejscem zarówno do osiedlania, jak i rodzinnego wypoczynku. Gmina leży na pograniczu dwóch stykających się ze sobą mezoregionów – Płaskowyżu Nałęczowskiego i Wysoczyzny Lubartowskiej. Część północną gminy, położoną na północ od trasy Warszawa-Lublin, obejmuje mezoregion Wysoczyzny Lubartowskiej, a część południową – Płaskowyż Nałęczowski. W części południowej, wyżynnej, występują charakterystyczne wzgórza, poprzecinane dolinami oraz wąwozami lessowymi. Położone na licznych pagórkach łąki, pola, sady i jagodniki wzajemnie się przeplatają, tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz. Urzekające łąki, wzgórza, wąwozy i cieki wodne zachwycają swym urokiem. Przepiękne lasy zachwycają swą różnorodnością i bogactwem szaty roślinnej. W części południowej gminy, w okolicach wsi Zabłocie, zachowały się grondy typowe,
Lasy grabowo-dębowe o bogatym runie leśnym z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Warte zobaczenia są ukryte w lasach oraz wśród pól i drzew wąwozy-lessowe, wydrążone w ciągu stuleci przez wodę i erozję. Na zachód od stawów markuszowskich oraz w okolicach strumyka olszowieckiego występują łąki wilgotne. Można spotkać tu wiele cennych roślin i zwierząt oraz bardzo rzadkie motyle, nie występujące nigdzie więcej w Polsce. Ich obecność świadczy o trwałości i niezmienności biotypu. Na terenach tych występują liczne gatunki ptaków wodnych, polnych i leśnych. Ich mnogość świadczy o unikalnych walorach przyrodniczych tych terenów. Turysta może spotkać tu sarny, jelenie, dziki, lisy, zające, kuropatwy czy bażanty. Część północną gminy obejmuje Wysoczyzna Lubartowska o charakterystycznych elementach nizinnych, z lekko pofałdowaną powierzchnią, dużymi otwartymi przestrzeniami i zupełnie odmienną szatą roślinną. Północ gminy to miejsce występowania nieskażonych jezior, lasów i mokradeł, będących ostoją rzadkich roślin oraz ptaków i owadów. Północna część gminy leży w strefie obszaru chronionego krajobrazu Kozi Bór. To naturalne, krystalicznie czyste lasy, bory świeże i bory mieszane. Na północnych terenach występuje zróżnicowana szata roślinna, bogata oraz różnorodna flora i fauna, charakteryzująca się dużym udziałem gatunków rzadkich i chronionych. Szczególnie cenne pod względem przyrodniczym są okolice jeziora Duży Łuk. Występuje tu wiele gatunków ptaków drapieżnych, brodzących oraz roślinności zanurzonej, pływającej i szuwarowej. Jest to idealne miejsce do obserwacji ornitologicznych. Lasy obfitują w grzyby, jagody i borówki. To również raj dla wędkarzy. Ekosystemy wodne, łąkowe i leśne tworzą tutaj bardzo różnorodną mozaikę o wyjątkowym bogactwie gatunków, stanowiącą wielką atrakcję dla turystów. Jest to świetne miejsce dla miłośników wypoczynku i rodzinnych wypadów. Zmęczeni codziennością turyści odnajdą tu ciszę i spokój, a uroki natury ukoją ich ducha. Dla amatorów turystyki rowerowej zostały stworzone dwa szlaki rowerowe, przebiegające przez najciekawsze zakątki południowej i północnej części gminy. Pierwszy z nich, nazwany w krainie Jana Pocka, prowadzi przez najbardziej malownicze zakątki południowej części gminy. Drugi, północny szlak, przebiega przez obszar chronionego krajobrazu Kozi Bór nad jeziorami Rejowiec i Duży Łuk. Turysta na szlakach ma możliwość podziwiania przepięknych widoków, obcowania z naturą oraz poznawania miejsc, w których żył i o których pisał jeden z najwybitniejszych poetów ludowych, Jan Pocek. Szlaki rowerowe krainy Jana Pocka wchodzą w skład liczącej około 500 km zintegrowanej sieci szlaków rowerowych. Łączą się one z międzynarodowym szlakiem bursztynowym Greenways, biegnącym z Budapesztu na Hel. Sieć połączonych ze sobą pętli rowerowych stwarza turystom możliwość rodzinnego wypoczynku, przeżycia na szlakach ciekawej przygody, spotkania z lokalnymi twórcami i uczestnictwa w wielu imprezach kulturalnych. Podróżując szlakami rowerowymi, warto zwiedzić zabytki takie jak unikalny kościół poszpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha w Markuszowie w stylu renesansu lubelskiego wraz z dzwonnicą i kapliczką z herbami Lewart z początku XVII wieku. Kościół został wznowiony z fundacji Gertrudy z Opalińskich Firlejowej w latach 1608-1609. Budowniczym był znany lubelski murator włoskiego pochodzenia Piotr Durie.
Obok kościoła znajduje się obelisk z 1925 roku. Ciekawy i godny obejrzenia jest pochodzący z drugiej połowy XVII wieku barokowy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Markuszowie wraz z dzwonnicą i XVIII-wieczną plebanią. Powstał z fundacji braci Jana i Andrzeja Firlejów. Na frontonie kościoła można obejrzeć postacie patronów kościoła, świętego Józefa, świętego Michała Archanioła, świętego Macieja Apostoła i świętą Małgorzatę. W pobliżu wejścia uważny wędrowiec odnajdzie tablicę pamiątkową poświęconą obrońcom ojczyzny walczącym z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Nieopodal północnego wejścia na teren kościoła stoi kapliczka z 1908 roku, postawiona przez katolików, gdy na terenie parafii zaczął rozwijać się ruch marjawicki. Z tym ruchem związany jest także interesujący drewniany kościół starokatolickiej parafii Marjawitów pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łanach. Kościół, wybudowany w 1907 roku, jest przykładem skromnego, drewnianego budownictwa sakralnego, właściwego dla starokatolickiej grupy wyznaniowej. Niedaleko szlaku, w południowo-wschodniej części Markuszowa, można zobaczyć pozostałości dawnego cmentarza żydowskiego. Tak zwany Nowy Cmentarz Żydowski w Markuszowie został założony na początku XIX wieku i funkcjonował aż do 1942 roku. Na cmentarzu można jeszcze dziś odnaleźć kilka nagrobków. Znacznie więcej jest powalonych i przykrytych warstwą ziemi. Wcześniej żydowscy mieszkańcy Markuszowa byli grzebani na starym cmentarzu w centrum Markuszowa, który nie zachował się do dnia dzisiejszego. Właścicielem i zarządcą nowego cmentarza żydowskiego jest gmina wyznaniowa żydowska we Warszawie. W pobliskich Bronicach koniecznie należy zobaczyć wyjątkowo malowniczo położony na wzgórzu zabytkowy pałac wybudowany przez Piotra Aignera. W pobliżu znajdują się liczące sobie około 500 lat ruiny lamusa przylegającego kiedyś do dawnego XVI-wiecznego dworu. Wokół pałacu zachowały się pozostałości zabytkowego parku ze starodrzewem i wieloma pomnikami przyrody. W pobliżu na turystów oczekują gospodarstwa agroturystyczne, oferujące wygodne noclegi i wiele atrakcji, chociażby przejażdżki po okolicy lub wędkowanie. Markuszów to nie tylko przyroda, zabytki czy historia. Markuszów to również ludzie, kultura i tradycja. Tu odbywają się atrakcyjne imprezy, festyny, koncerty i festiwale. Jednym z ciekawszych są coroczny festyn Od ziarenka do bochenka w krainie Jana Pocka. Dożynki gminne, spotkania i prezentacje kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych czy Festiwal Piosenki Religijnej organizowany w Domu Kultury. Służą one podtrzymaniu tradycji i zwyczajów lokalnych, zapewniają świetną rozrywkę dla całych rodzin i promują region, w którym żył i tworzył wybitny poeta ludowy Jan Pocek. Festyn Od ziarenka do bochenka jest organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Dom Kultury w Markuszowie z udziałem młodzieży szkolnej, regionalnych zespołów, twórców i wykonawców. To cykliczna, duża impreza organizowana zarówno dla miłośników wartości duchowych, amatorów poezji, jak i wszystkich chcących ciekawie spędzić czas razem z rodziną. Uczestnicy mogą zapoznać się z bogatą kulturą regionu, poznać bliżej postać oraz świat Jana Pocka. Goszcząc tu, można zrozumieć, dlaczego poeta ukochał tę ziemię i samemu rozsmakować się w pięknie jego krainy.
Festyn umożliwia także skosztowanie poezji smaków. Odbywają się tu bowiem degustacje i konkursy potraw regionalnych. Dla najmłodszych są zjeżdżalnie, gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz imprezy sportowe. Wszyscy mogą uwiecznić się dla potomnych na zbiorowym zdjęciu, zaś wieczorem puszczać do nieba lampiony symbolizujące strofy wierszy poety. Festyn kończy się wspólną zabawą ludową do rana. Kraina Podska to region rolniczy z długimi, lokalnymi tradycjami. Miejscowa tradycja jest bardzo silna. Pielęgnują ją i propagują lokalne zespoły folklorystyczne takie jak Kalina oraz lokalni twórcy ludowi. Na dożynkach goście mają możliwość degustacji oryginalnych i pysznych potraw regionalnych oraz poznać kunszt ich sporządzania. Można także podziwiać piękne wieńce, poznać zwyczaje związane ze żniwami, czy wreszcie zobaczyć na żywo, jak dawniej one wyglądały. Liczne konkursy umożliwiają sprawdzenie swojej wiedzy i są okazją do dobrej zabawy dla wszystkich uczestników. Dożynki gminne i powiatowe dają możliwość docenienia ciężkiej pracy rolników, prezentują lokalną tradycję, kulturę i dorobek. Okazuje się, że kultura i tradycja ludowa dzięki swemu bogactwu i różnorodności jest bardzo atrakcyjna. Kolejną ważną imprezą jest odbywający się w Lublinie Europejski Festiwal Smaku. Gmina Markuszów jest jej znaczącym uczestnikiem. Na festiwalu, na którym występują najwybitniejsi polscy i europejscy mistrzowie kuchni, kraina Jana Podska prezentuje własne, niepowtarzalne potrawy. W pobliskim Nałęczowie bardzo atrakcyjną i znaną już nie tylko w regionie, ale i w całym kraju imprezą jest Festiwal Produktu Lokalnego, na którym zawsze skutecznie promuje się gmina Markuszów. Festiwale czy imprezy kulturalne to także możliwość zaprezentowania znakomitej kuchni regionalnej. Już w czasach króla Jana III Sobieskiego Markuszów i okolice słynęły z wybitnych osiągnięć kulinarnych. Słynne naleśniki tatarskie czy wólczańskie pierogi są cenionym przysmakiem tutejszej kuchni. Na uwagę zasługują również dziesiątki innych przysmaków i lokalnych nalewek, posiadających certyfikaty produktu lokalnego. Aktywne kobiety oraz gospodynie z Markuszowa zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, a o tradycjach kulinarnych regionu wiedzą wszystko i nie mają sobie równych. Na terenie gminy odbywają się także duże imprezy o zasięgu regionalnym. Przykładem może być pierwsza na Lubelszczyźnie prezentacja największego haftu świata pod tytułem Bitwa,
która odbyła się właśnie w Markuszowie. Haft podziwiany w Brukseli i Stanach Zjednoczonych składa się z około 8 milionów krzyżyków i jest adaptacją obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Według słów twórców była to jedna z najlepiej zorganizowanych w kraju prezentacja tego dzieła. Oprócz zaproszonych osób i oficjalnych gości obejrzało go w przeciągu 6 dni około 9 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Zapraszamy do malowniczej krainy Jana Pocka, w której natura i tradycja łączą się ze współczesnością w niepowtarzalny sposób. Odwiedź nas i ty. Naprawdę warto. Czeka tu na ciebie wiele atrakcji. Więcej informacji o Markuszowie i okolicach można znaleźć na stronie internetowej www.markuszow.pl oraz otrzymać w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie. Można dostać tam materiały promocyjne, widokówki, przewodniki po szlakach rowerowych i uzyskać pełną informację o walorach turystycznych, przyrodniczych i historycznych krainy Jana Pocka. Przywołam do tych czeremch i kalin, do tych strumieni w polach, gdy piękno serce mi spali, przywołam Boga. I pokażę mu ich poezję pośród tarnin i łubinów gorzkich, zboże kwitnące śpiewem, błysk złota na grzbiecie płotki. I może, gdy Bóg to zobaczy, wpadnie w zachwyt najszczerszy i pójdzie do wiejskiej chaty, aby napisać tom wierszy. Stoi twój dom, kto tutaj bije twe serce.